Jesteśmy dziś znowu w terenie, na wschodzie Wrocławia, a dokładnie na osiedlu Ołbin. Jesteśmy tutaj dzisiaj, by tropić wrocławskich artystów i artystki. W malowniczym, powtarzam, w bardzo malowniczym parku Stanisława Tołpy. Anna Bielis, Mikrogranty. Anastazja, co my tu dzisiaj robimy? Dzisiaj mam tutaj super inspirujące warsztaty, inspirowane twórczością Wandy Gołkowskiej. Wandy Gołkowskiej? Kto to był? Taka super malarka wrocławska, która działała w latach 50-tych, 60-tych, tak najmocniej we Wrocławiu, z Janem Chłopczykiem. I ogólnie tworzyli takie, nie do końca oczywiste dzieła, zrobili taki trochę swój bunt malarski, sztuce socrealizmu. I dlatego chcemy się nimi dzisiaj zainspirować i stworzyć coś takiego wystrzałowego, ciekawego. No i pokazać po prostu, że nie trzeba mieć jakichś super umiejętności malarskich, żeby tworzyć i czerpać przyjemność z tego aktu twórczego. Przepraszam, co robisz z tą kostką? Bo mam zamiar ją pomalować, więc pomyślałam, że jak ją zmatowię i złagodzę krawędzie, to będzie lepiej chłonęła farbę i nie będę mieć zacieków. Przepraszam, wybrałaś już pracę? Wiesz co, sama tutaj sobie stworzyłam pracę w mojej głowie trochę i będzie inspirowana naturą i miastem. Okay. I kontenerem, który stoi naprzeciwko mnie. A, widzisz? O, jeszcze ci idzie. Widzisz, odrobinę wodę, bierzesz tak i tak. Szuk, szuk, szuk. Kosmos. Kosmos? I co będzie w tym kosmosie? Planety, no i Ziemia. Anastazja, skąd w ogóle pomysł na Wandę Gołkowską i całą resztę Jana Chwałczyka i Alfonsa Mazurkiewicza? Ogólnie dowiedziałam się o tych artystach tak naprawdę podczas nauki w liceum plastycznym. No i też zauważyłam, że nie są to tacy do końca oczywiście artyści i że wiele wrocławian tak naprawdę nie wie o tym, że oni tworzyli w naszym mieście i tworzyli jakby taką szkołę wrocławską, malarską, więc myślę, że to jest ważne, żeby właśnie zainspirować się sztuką malarzy, którzy tworzyli w naszym mieście i po prostu, żeby poczuć taką większą przynależność też do sztuki i do całego miasta. Inspirując się właśnie nimi. Anastazja, powiedz, co wybierają uczestnicy i uczestniczki?